Dobra, będę na razie świecił telefonem. No i co? Pierwszy urbex dzisiaj. Chata, do której kiedyś nie weszliśmy. Ogólnie paliła się. Dobra, witam. Nie wiem kiedy, ale się paliła. Dzisiaj na wjeździe urbexowym jest pierwszy domek. Byliśmy już pod nim ostatnio. Nie wiem co to jest. Nie było wyjścia. Ten raz byliśmy do otworu, no i normalnie są stateczki. No tylko ja jestem debilem i nie zauważyłem tego. Było widać, że się palił. Dach jest cały czarny i na desek. Dechu. Tu jakieś pozostałości. Schowaj się bardziej, żeby cię nie widziało auto. Uważaj tam na wprost, jak będziesz szedł, bo tam jest dziura w podłodze. Ci pokażę zaraz gdzie. Dobra, pełno pajęczyn. O, tu jeszcze została lampa. Olej czy smar, czy coś innego. No ale są pozostałości, nie? Tutaj. O, tam trzeba uważać. Ej, zgaś. Dobra, teraz to już. Dobra, no tu jest piec. Kaflowy taki przenośny. Mały taki. Mamy pełno starych słoików. Sorry za to, ale... Tam na wprost. Nie mamy za dużo rzeczy. Tu gdzieś te korki były. Ej, zgaś. No to przejdź tam do przodu. Tu jaka miednica wielka. No to jest z tych skorków. Jezu, ale chłodno teraz. Co? Czego? Jakie tu jest tak ruchliwa ulica, naprawdę? Dobra, to przez nią się ja tam pójdę. Słoików pełno, w sumie. Jak to na każdym urbexie. Nie, na coś nie chodzę. Oh. Yeah. No. Dobra, tutaj. Mamy jakiś kładzik. Ogólnie tam był pokój. I widzę, że tam jest jeszcze łóżko, albo pojedyncze, albo takie podwójne. Widzę, że są szafki, meble normalnie. Tam co to wisi takie? Dwie torby i coś tam jeszcze. Ja tu kapię normalnie z góry. Tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko się zawali. Nie wiem, co było, ale chyba sobie pranie pieszali. No tu musiała być kuchnia. Tam zostały normalnie te jeszcze. Normalnie kubki, wszystko, filiżanki. No i tutaj były pieszaki na prania. A ten pies kaplowy jest ładny, ten mały przenośny. To jest jakaś beczka taka mała, chyba tak. Widać, że w sumie popada już w ruinę, bo się palił. Więc to by było chyba na tyle. A to deska odpadła z góry, no. Dawniej to robili właśnie takimi tymi. Stare budownictwo.
No ciekawe, ale tu normalnie są te... Ruina, ruina, ale... Pozostałości, Jezu, jak te cegły odpadają tam w ogóle. Dobra, ja idę. Tam jeszcze jedno pomieszczenie jest, nie wiem czy do niego przejdę. To leży normalnie, leżą. A, to jest tylko do piwnicy zejście, więc... No. To jest do piwnicy zejście, więc nie powinno się chyba nic tu... Nic tu nie powinno się raczej zawalić. Tylko myślę, jakby tam przejść. A tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. A, bo to jest tamto pomieszczenie. A ja tym oknem chciałem wchodzić, pamiętam, od tyłu. Tylko żeby, że teraz się tu coś nie zawaliło. Ale nie, raczej nie. To nie wiem co to jest w ogóle. To normalnie jest te meble takie zapleśniałe wszystko. O, stolik fajny. To też fajne. I tu jest to pomieszczenie. O, choinkę jeszcze. Normalnie. Tu na drzwiach taki ten. Taki. Nie wiem co to, koc czy coś. No, tu jest to pomieszczenie. O, żeż. Ja, tu jest telewizor cały. No nie. Cały telewizor. I, ale jakby to było w dobrym stanie, to by naprawdę była fajna chata. W sumie to wyposażenie jest takie... Nie jest tak bardzo naruszone jakoś. Wziąć ten telewizor, postawić gdzieś... Nie wiem, tu... To by naprawdę fajnie to wyglądało. Tam w szafach pewnie jeszcze ubrania są. No tam przecież ten stolik, krzesła, to wszystko... Wszystko normalnie jest na swoim miejscu, no. Tą szafę by można było przesunąć i by wszystko normalnie było na tym... w idealnym stanie. A jest tu ta... to o tej ławce mówiłeś? Ej, jesteś tu? O tej ławce mówiłeś? Że tutaj jest? No. Tam garnek normalnie z jakimś tym w środku. Ale ci powiem, że jakby to nie było w takim stanie jakim jest, to by naprawdę to była też taka raczej perełka urbexowa, bo to jest normalnie wszystko, cały telewizor, szafy, wszystko, nie? No wszystko jest tak jakby, wiesz, na swoim miejscu poukładane, nie? Jeszcze te pajęczyny, to już w ogóle jest taki klimat tu. Nie, jak się jeszcze nie palił, co byliśmy wtedy, no. To mógł mieć lepszy stan. Nie, już się tak zawalało, bo pamiętam. A to jest ten, co szliśmy od lasu i przez szopę chcieliśmy wchodzić? No ja chciałem tam z tyłu przez to okno wchodzić na tej wysokości, nie? Taki. Tu normalnie patrz, no tu ubrania wiszą, nie? To wiesz, tu jeszcze wełny są normalnie, takie te kulki. Na strych to nie ma raczej co zaglądać, zresztą tam i tak nic nie będzie, więc... O, patrz, tu jeszcze takie... Tu też to jest. Ja nie wiem, co to jest właśnie. Beczka na coś. To nie jest właśnie beczka. Te pajęczyny, to wszystko robi
klimat w ogóle tego domku jeszcze. 15 minut. Tutaj coś jeszcze jakieś. Dobra. Ja tu zacząłem, więc tutaj zakończę materiał. Jedziemy teraz na kolejne domki, także mam nadzieję, że się coś uda nagrać. Tam jeszcze takie bańki zostały. Także ja się żegnam i mam nadzieję, że materiał się podobał.